Dobra, dojechaliśmy do Pai. You can say Polish people, you are 100% girl. Ej, wiecie co jest fajne? Ta dziewczyna mówi, może też byś chciał w filmie wystąpić? Na początku tego odcinka bardzo, ale to bardzo chciałbym podziękować dwóm firmom z Anglii, które dołożyły się do produkcji tych oto koszulek i oczywiście jeszcze tej białej, tych, które są teraz w sprzedaży. Jeśli chcecie, podróże wojownika @gmail.com, tam zobaczycie. Dziękuję bardzo. Andrzej Skocz z Londynu, dokładnie ze Slow, ma tam swój sklep SL Suplement. Zapraszam Was, link zobaczycie na dole. Dodatkowo Łukasz Sybiga z firmy, która produkuje sprzęt sportowy. Obydwie firmy związane z ćwiczeniem, z treningami, ze sportami walki. Także naprawdę dziękuję Wam bardzo, a Was wszystkich zapraszam do odwiedzenia. Siema. Kolejny dzień przyjechaliśmy właśnie na wycieczkę do plemienia Karen, gdzie są kobiety z długą szyją, zakładają sobie takie obręcze. Właśnie po drodze do miejscowości Pai, gdzie się wybieramy na weekend, wstąpiliśmy tutaj i niestety chyba jest zamknięte. Są tutaj ludzie jacyś, ale chyba nic z tego nie wyjdzie niestety. Maybe you wanna ask somebody inside. Are you? Babka fajkę pali, dobra. Idziemy się zapytać. Close. Oh. Dika. Wow. Kurde, dalej nie mamy. Ale wielkie. Tutaj właśnie są pola ryżowe. O, patrzcie, jak tu są już poskładane. No ładna wieś po prostu. Kurde, szkoda, że... Dobra, może nam się jeszcze uda. Idziemy spróbować jeszcze. W sumie jakby nie patrzy, to fajna wycieczka. Te dziewczynki się bawią. Szczerze, to takim dzieciom bardzo współczuję w takim miejscu. Ale te to jeszcze to spoko, bo te dziewczynki nie mają bransoletek. Ale tam wyżej jak się je już pójdzie, bo już tu byłem kiedyś. Miałem o tym odcinek, ale wtedy jeszcze nie za wiele osób oglądało. Z tym plemieniem Karen, to jest plemię długich szyi. To są Birmanie, czy Birmińczycy, którzy tutaj po prostu przez rząd tajlandzki zostali przyjęci przez to właśnie, że mają te bransolety na szyi. Dziewczynka ma 5 lat, zakłada się jej pierwszą bransoletkę i później do 25 roku życia co roku jedną bransoletkę się dokłada, aż ich szyje naprawdę są takie duże, takie długie. Oni nie mogą w ogóle ściągać tych bransoletek. Podobno raz w roku tylko mogą ściągnąć na 3 godziny, to jest specjalny jakiś tam obrzęd. Ale jakby to po prostu ściągały, to ich karki są tak słabe, bo to jest cały czas umocnione i szyja po prostu, wiecie, nie ma mięśni na szyi. Po prostu by mogły połamać szyję, no. Także byłoby to niesamowicie niebezpieczne. Kurczę, no, szkoda. Dobra, teraz mi jeszcze powiedzieli, pani tutaj z takiego biura, że tu aktualnie to miejsce już będzie zamknięte. Znaczy ci ludzie tu normalnie mieszkają, bo oni tu mają swoje uprawy, ale tam wyżej właśnie były te panie z plemienia Karen,
No i żony podobno już, że to całkiem tu zamykają, że za dużo hejtu było do tego miejsca i no i zamykają. No i w sumie się nie ma co dziwić. No. Wiele ludzi mówi, że to było po prostu ludzkie zoo, bo te panie co dzień siedziały, ludzie przychodzili, tylko zdjęcia robili, one się uśmiechały na siłę i takie wszystko takie nad maksa nieciekawe. Widziałem też parę porównań. Pisali właśnie, że to jest coś podobnego do tego, jak ktoś przyjeżdża do Tajlandii, jak przyjeżdża tutaj. To na przykład to samo się idzie do Tiger Kingdom, albo żeby jeździć na słoniach, że to są trzy takie najgorsze rzeczy, jakie można zrobić w Tajlandii. No, no ale mimo tego chciałem wam to pokazać i wiecie, no i to, że zapłaciłbym tutaj za wejście, to po prostu bym się przyczynił, zrobiłbym coś dobrego dla nich, bo zostawiłbym tu jakieś pieniądze. W tym okresie, co jest teraz, na pewno by to była jakaś pomoc. No ale trudno, jedziemy dalej. Jedziemy do miejscowości Pai. Jest to taka miejscówka typowa, ale pajęczyna. Dobrze, że nie wszedłem. Typowa dla backpackersów, dla hippisów. Także myślę, że będzie ciekawie. Jeden jest weekend. Jedziemy tam typowo poimprezować. A później jadę dalej. Dobra, dojechaliśmy do Pai. Muszę wam powiedzieć, co w ogóle tu się stało po drodze. Była blokada. Wszyscy sprawdzali na wjeździe do miasta i było napisane, że biali, znaczy ogólnie, że, sorry, powiadomienie, że obcokrajowcy mają zakaz wjazdu tutaj. Ale całe szczęście, że byłem z nimi, czyli z Tajami, no i mi się udało tu wjechać. No ale pomyślcie, no trochę to jest takie trochę rasistowskie chyba, no nie? Że tylko nie mogą obcokrajowcy wjeżdżać. No ale trudno. Idziemy teraz gdzieś na jakieś piwo, poszukać jakiejś chaty fajnej. No i później zobaczymy. Tutaj chcemy wziąć domek. Jakieś dzieciaki mają zabawę. Ta dziewczyna to uwielbia TikToka, Instagrama. Cały czas coś. Tam był jeden domek przy basenie, ale za dużo sąsiadów dookoła. Chcemy mieć troszkę więcej spokoju. O, siłownia jest. Prowizorka, ale jest. No, idziemy zobaczyć jeszcze jeden domek trochę dalej. No, zaraz wam pokażę. Okay, thank you for new follower in my Instagram, na ka? Thank you. No, a jak ktoś jeszcze chce zostawić, to w opisie zostawię link. Naprawdę się bardzo ucieszyła, że tyle osób doszło. Dzięki wielkie. Pierwszy raz widzę drzewo granatu. Znaczy tak mi się wydaje, że to jest granat. Jeśli się mylę, to mnie poprawcie. Ale tak wygląda właśnie. No i tak, 3 godziny szukaliśmy hotelu. Bardzo dużo było zamkniętych całkowicie. W sumie 3 były takie otwarte, gdzie zdecydowaliśmy się w sumie na ostatni dopiero. Jedziemy coś jeść, później basen, impreza. I zobaczymy co dalej. Kupiłem sobie psa. Pieseł, przywitaj się. No, nie chcę się przywitać. Dobra. Zaczynamy zaraz picie, tylko czekamy jeszcze na kubki. No i jutro wam trochę więcej pokażę, bo dzisiaj już ciemno. Jest 8:30. Właśnie idę na śniadanie. Reszta śpi. Pytałem wczoraj, o której stanął, to powiedzieli, że nie szybko, także idę sam tutaj zobaczyć, co się dzieje. Ogólnie muszę wam powiedzieć, że tutaj musi być naprawdę fajnie. Tak, jest normalny sezon, dużo ludzi i tak dalej. Morning. Hey, good morning. Any good breakfast here? Is it? Just coffee. Just coffee. I know where. Dobra, musiałem się zapytać, gdzie tu coś zjem, bo wszystko jeszcze zamknięte. O, tu od 9:00. Trochę za wcześnie wyszedłem. Ale i tak coś zaraz znajdę. No, wracając do tematu, to miasteczko musi być naprawdę super, bo jak się tutaj przechodzi, to widać naprawdę dużo imprezowni, takich wiecie. Jakieś imprezy na basenie i tak dalej, no oczywiście jest wszystko zamknięte teraz,
ale widać duże szyldy i tak dalej. Dodatkowo taki tubing, impreza, na której byłem też w Laosie. Także wydaje mi się, że to właśnie to miasteczko to jest takie jak Van Vien w Laosie, co byłem, że typowo ludzie przyjeżdżali się tylko bawić. Typowo tacy, wiecie, backpackersi i tak dalej. Muszę tu kiedyś przyjechać w normalnym okresie. Będzie fajnie. Na śniadanku miałem tam najpierw omleta z szynką, serem, z dwoma tostami i teraz deserek. Kiedy wszyscy śpią, jeszcze kokosik, kawka. Idę zaraz kupić tam kartki dla patronów, którzy mi sprawią na patronite.pl, także będą kartki wysłane jutro. A jeśli jest ktoś chętny dołączyć do mojego Patronite, to zapraszam, na dole link. Dla każdego, który dołączy z progu wyżej niż 50 zł lub 50 zł, oczywiście wysyłam kartki. To tylko tak dla chętnych oczywiście. Zamiast być coraz lepiej, to jest coraz gorzej. Dobra, przestało padać. Zaraz zbieramy się na wodospad. I say we're just going to waterfall soon. Okay. Dobra, próbuję Ferni nauczyć. Subskrybujcie podróże wojownika. Try. Subskrybujcie podróże wojownika. Very close. Very funny. Dobra, zaraz się zbieramy i zobaczycie. Mam nadzieję, że dojście na ten wodospad będzie w miarę ok, ponieważ przed chwilą było takie urwanie chmury, zresztą jak widzieliście, prawie godzinę lało naprawdę mega konkretnie, a musimy trochę przejść przez dżunglę, żeby tam dojść. Chcemy się trochę tam pokąpać. Nie wiem, jakiej wielkości jest ten wodospad, ale zobaczymy. Dobra. Patrzcie, stoi taki samochód, oczywiście w Tajlandii przepakowany jak zwykle. Patrzcie, tu jest. To jest wszystko czosnek. Nigdy nie widziałem tyle czosnku. Dobra, przyjechaliśmy na fajny punkt widokowy. Cały autobus mnichów. Zaraz wam pokażę, jak pięknie tutaj jest. Tutaj jest taka miejscowa, gdzie można przyjechać właśnie z namiotem. Jesteśmy aktualnie w chińskiej wiosce. No to chyba wam mówiłem, zanim tutaj jechaliśmy. I naprawdę wygląda fajnie. Jest to na szczycie takiej fajnej góry. O, ludzie tu mają... Myślałem, że teraz akurat nikogo tu nie będzie pod namiotami, ale jednak są. Tu musieli mieć jeszcze z godzinę temu niezłe kłopoty, szczerze mówiąc. Było takie urwanie chmury, zresztą widzieliście. No. You can say, Polish people, you are 100% girl, because I get... Dostałem bardzo dużo pytań, czy na pewno jest dziewczyną. You say, you are... Yeah, I'm 100% a real girl. Dzisiaj się śmialiśmy, że 99, ale 100%. Jest. Fajnie, fajnie. Dobra, parę zdjęć. Akurat taki chłopak jest też z nami, który robi zdjęcia, także będą super. Od pana można dostać herbatkę chińską, którą tutaj zbierają w górach. Fajnie, fajnie. What the hell? What the? No, what the?
We are here inside. Yes, tree. Yes. Chinese. Chińska herbatka. It's Chinese tea? Yeah, tea. Tutaj sobie przywieszają jakieś, nie wiem, czy to są życzenia? Czy to są modlitwy? A nie, serduszka. Czyli pewnie jakieś zakochane pary. No, to jakieś dla zakochanych. No opowiem wam, że CBD w takim miejscu z taką dziewczyną idealnie, z takim widokiem jeszcze. Też kolejna fajna miejscówka. Fajnie sobie to ułożyli w taki kręg, kręgi, o. A tam idę właśnie sprawdzić, czy mają tuś kawę taką, wiecie, zbieraną gdzieś tutaj. A tu w ogóle na dole jeszcze jest basen. Nie wiem po co. Idziemy jeszcze zaraz zobaczyć kolejne miejsce, tylko teraz tutaj przyjechaliśmy, bo taka jest zarąbista huśtawka. No i mam drona, będę zaraz drona odpalał, bo tutaj widoki będą naprawdę piękne. Patrzcie, jaka huśtawka. Cztery osoby się huśtają i to po prostu tak każdego ciężar przewyższa kolejnego. Ciekawe, czy nam pozwolą skorzystać. Akurat jest na czterech, także będzie super. Piotr Robin Hood. Jak się schodzi tam takim tunelem, nie wiem po co to jest, ale spoko wygląda. No patrzcie, jaki tu jest klimat. Tutaj sobie można elegancko iść tam. No i dzieciaki tam mają zabawę, się kąpią. Też miałem zamiar się kąpać. Super, nie? Ona wzięła sobie specjalnie strój. Ja też mam spodenki, ale przed chwilą tak lało. Nie wiem, czy chcę wchodzić do tego bagna. Ale ogólnie ładnie. Odpalam drona zaraz. Zarąbiście wygląda. Teraz się trzeba spinać. Ale mieliśmy tu nie przyjeżdżać. Stwierdziliśmy, a podało, pewnie lipa, nikogo nie będzie. To jest super.
słuchajcie. Fajnie, fajnie. O nie, ale poszedł. No powiem wam, że teraz to będzie chyba moja ulubiona zabawka. Tak się tym fajnie lata, już coraz bardziej wiem co i jak nie robić gwałtownych ruchów i tak dalej. I naprawdę jest fajnie. Okej, go! Patrz, jaka zjeżdżalnia. Przecież bym miał całą dupę z dartą. Ona jest szalona. Powiedziała, że to w sobie zjedzie. Dupa będzie cała z darta. Dziewczynka powiedziała, że jej pomoże. Wodą pochlapane. Ale się boi. No i go! Okay. Okay. No i żyje. How was it? I have your shoe. Szczerze, to jej nie dawałem dużych szans, że zjedzie. Myślałem, że sobie jaja robi. Ale stwierdziła, że mówisz, że tak jak robiła sesję,
Tu i tak się dwa razy już tam zrąbała z takich kamieni do wody. Tylko z takich mniejszych oczywiście. No ale z tego to poszło dobrze. Śmieszna dziewczyna. No i dobra, końcówka dnia. Jak coś się jeszcze będzie działo, pokażę wam już jutro. Dzięki wielkie, że oglądaliście. Jestem bardzo wdzięczny. Już brakuje jakieś 1500, żeby osiągnąć cel, czyli srebrny znaczek od YouTube już niedługo. Bardzo się cieszę. Także jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, zostaw subskrypcję, a do reszty zostawcie komentarz i łapkę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, na razie.